Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W tym materiale opowiem wam historię Ellie, drugorzędnej protagonistki gry The Last of Us oraz głównej bohaterki Left Behind, DLC stanowiącego prolog do tejże gry. Jej historię poznajemy również w komiksie American Dream. Miłego oglądania! Ellie przyszła na świat na początku 2019 roku, 5 lat po wybuchu zarazy, która doprowadziła ludzkość na skraj zagłady. Jej matka miała na imię Anna i zmarła, gdy Ellie miała zaledwie jeden dzień. Tuż przed śmiercią poprosiła swoją przyjaciółkę Marlin, by zajęła się małą, gdy jej już zabraknie. Czarnoskóra kobieta była przywódczynią Świetlików, organizacji walczącej z wojskową dyktaturą, która dodatkowo poszukiwała leku na zarazę. O ojcu dziewczyny nic nie wiadomo. Jako sierota wychowywała się w strefie kwarantanny w Bostonie, prowadzonej przez Fedrę. Niewiele wiedziała o świecie zewnętrznym, dorastała w brutalnym świecie, w dodatku bez rodziców, co sprawiło, że bardzo szybko dojrzała. Od małego była zadziorna i sprytna, miała ogromny problem z tym, by komuś zaufać. Sypiała z nożem pod poduszką. Marlin, ze względu na swój styl życia oraz to, że była poszukiwana, nie mogła trzymać jej blisko siebie. Utrzymywała z nią jednak stały kontakt i dbała o to, by była bezpieczna. Była dla niej kimś w rodzaju mentorki. Ostatecznie Ellie trafiła do szkoły wojskowej. Zaprzyjaźniła się tam z dziewczyną imieniem Riley. Między nimi bywało różnie, lecz ostatecznie zostały najlepszymi przyjaciółkami. Na 3 tygodnie przed akcją właściwej gry dziewczynki wymknęły się ze szkoły do opuszczonego centrum handlowego, gdzie Riley przygotowała dla Ellie niespodziankę. Jak się okazało, przyjaciółka naszej bohaterki dołączyła do Świetlików. Ellie głośno zastanawiała się nad dołączeniem do organizacji, lecz towarzyszka odpowiedziała jej, że Marlin nigdy by na to nie pozwoliła, ponieważ obiecała jej matce, że będzie bezpieczna. Po dotarciu na miejsce i włączeniu prądu w budynku dziewczynki miały czas na chwilę beztroski. Jeździły karuzelą, zrobiły sobie kilka zdjęć w fotobudce, a Riley wręczyła naszej bohaterce książkę z dowcipami. Ellie wyznała, że uważa ją za najlepszą przyjaciółkę. Następnie obie ruszyły do salonu z grami. Podczas zabawy doszło między nimi do pocałunku. Chwilę później do pomieszczenia wpadła grupa zarażonych. Ellie i jej przyjaciółka zaczęły uciekać. Przez pewien czas było gorąco, lecz ostatecznie udało im się zabić mutantów. Niestety miało to swoją cenę. Zostały ugryzione. Był to wyrok śmierci. Ostatnie chwile życia postanowiły spędzić razem. Ellie uważała, że będzie to bardzo romantyczne. Lecz przemieniła się tylko Riley. Nie rozumiejąc za bardzo, dlaczego tak się stało, Ellie postanowiła odnaleźć Marlin. Ta zamierzała dotrzymać obietnicy złożonej jej matce i zapewniła małą, że znajdzie dla niej bezpieczne schronienie. Chciała zabrać ją do reszty Świetlików, którzy pracowali nad szczepionką na zarazę. Wyjątkowe właściwości organizmu Ellie mogły być kluczem do badań. Ellie była zarażona, lecz infekcja w jej mózgu nie rozwijała się. Gdyby odkryło to wojsko, groziłoby jej niebezpieczeństwo. Marlin powiedziała dziewczynce, że jest wyjątkowa, co jak się później okazało, było kłamstwem. Istnieli również inni odporni. Ośrodki naukowe Świetlików znajdowały się daleko poza Bostonem. Marlin została ranna podczas starcia z wojskowymi, więc nie była w stanie wyprowadzić małej z miasta. Dlatego wynajęła 2 przemytników, Tess oraz Joela, by się tym zajęli. Joelowi zlecenie od początku wydawało się podejrzane. Nie rozumiał, dlaczego Świetliki interesowały się małą dziewczynką. Jednak uległ namowom Tess, by przyjąć zadanie, gdy okazało się, że Marlin posiada zapas broni, który ukradł im Robert. Celem pary był bostoński ratusz. Po drodze Joel poznał powód, dla którego Ellie była cenna. Została ugryziona i nie przemieniła się. Niestety jego przyjaciółka Tess nie miała tyle szczęścia. Podczas wędrówki została zarażona i było z nią coraz gorzej. Po dotarciu do ratusza okazało się, że Świetliki nie żyją, a do budynku lada moment mieli wpaść żołnierze. Tess poświęciła swe życie, by dać Joelowi i małej czas na ucieczkę. Po jej śmierci mężczyzna się załamał. Nie okazywał tego, lecz zabronił Ellie kiedykolwiek wspominać o przyjaciółce. Postanowił odstawić Ellie do najbliższej placówki Świetlików, a potem ich drogi miały się rozejść. Po drodze nasi bohaterowie przeżyli wiele przygód, podczas których między nimi nawiązała się nić porozumienia. Odwiedzili m.in. miasteczko zamieszkiwane przez Billa oraz ruiny Pittsburgha. Walczyli z zainfekowanymi oraz łowcami. Joel nauczył małą kilku sztuczek z zakresu obsługi broni palnej oraz przetrwania. Ważnym przystankiem na ich trasie była hydroelektrownia, na której wraz z żoną zatrzymał się młodszy brat Joela, Tommy. Niegdyś należał on do Świetlików, więc musiał wiedzieć, gdzie się znajdują. Miejsce zostało zaatakowane przez grupę bandytów, lecz wspólnymi siłami udało się ich odeprzeć. Ellie poznała również powód, przez który starszy mężczyzna był taki oschły. Niegdyś miał córkę imieniem Sara. Chciał podrzucić Ellie Tomiemu, który miał skierować ją do Świetlików, lecz ta podsłuchała rozmowę i uciekła. Została odnaleziona przez Joela, a między nimi doszło do kłótni. Ellie wyznała, że tylko przy nim czuje się bezpiecznie. Wszyscy jej przyjaciele zginęli i ją zostawiali, tylko nie on. Bolało ją to, że ten chciał się jej tylko pozbyć. Mężczyzna odrzekł, że on nie jest jej ojcem, a ona nie jest jego córką. Czuł, że mała jest dla niego ważna, lecz nie chciał znowu stracić kogoś bliskiego. Tommy skierował bohaterów do Uniwersytetu Wschodniego Colorado.
Placówka Świetlików była pusta, jednak w niej nasza para bohaterów poznała lokalizację kolejnego ośrodka naukowego Świetlików, w którym był szpital w Salt Lake City. Niestety chwilę później doszło do ataku bandytów, a Joel niefortunnie upadł na pręt zbrojeniowy. Ellie wsadziła umierającego mężczyznę na konia i znalazła bezpieczne schronienie. Przez całą zimę zajmowała się Joelem, opatrywała mu rany oraz karmiła. Pewnego dnia spotkała dwóch ludzi, Davida i Jamesa. Postanowiła wymienić u nich upolowanego jelenia na leki dla Joela. James poszedł po antybiotyki, jego kolega został z małą. Para została zaatakowana przez zarażonych, co zmusiło ich do współpracy, by przeżyć. Gdy David przyznał, że jego grupa została niedawno zaatakowana przez jakiegoś wariata z małą dziewczynką, Ellie zrozumiała, że chodzi o nią i Joela. Zabrała mężczyznom leki i wróciła do Joela. Na odchodne usłyszała, że przy nich byłaby o wiele bardziej bezpieczna i że nie pożyje długo sama. Następnego dnia obudził ją hałas za oknem. Dookoła kręciło się pełno łowców. Mała odwróciła uwagę od domku, w którym leżał Joel i zmusiła ich do pościgu. Została jednak obezwładniona przez Davida i obudziła się w celi. Grupa łowców, z którą zadarła, okazała się kanibalami. Mimo wszystko udało jej się uciec. Przywódca łowców dopadł Ellie w restauracji. Próbował ją zgwałcić, lecz temu się wyrwała i zabiła za pomocą maczety. Zapłakaną Ellie masakrującą twarz Davida odnalazł Joel, któremu wróciły siły. Przytulił ją, otarł łzy i powiedział, że nigdy nie zostawi. Po tym wydarzeniu zachowanie dziewczyny uległo zmianie. Stała się strasznie obojętna. Z kolei Joel zaczął otwarcie mówić, jak bardzo mu na niej zależy. Zastąpiła mu córkę, którą stracił. Opowiadał małej o planach na przyszłość. Chciał wraz z nią zamieszkać w osadzie swego brata Tomiego. Marlene jednak miała wobec niej inne plany. Ellie podarowała Joelowi znalezione na tamie jego zdjęcie z Sarą. Uśmiech na twarzy wrócił jej dopiero, gdy zobaczyła żyrafy. Joel zapytał ją, czy chce zawrócić. Ta jednak odpowiedziała, że po tym wszystkim, co razem przeszli, nie ma takiego zamiaru. Po przybyciu do Salt Lake City nasza para dostała się do głównej kwatery Świetlików. Ellie została uśpiona i przewieziona na salę operacyjną. Lekarze mieli usunąć z jej mózgu grzyba i na jego podstawie stworzyć antidotum na zarazę. Oznaczałoby to jej śmierć. Joel nie mógł pozwolić sobie na stratę jedynej osoby, na której mu zależało. Przebił się do Ellie przez dziesiątki Świetlików i zabrał ją ze stołu. Po drodze zabił Marlene, która próbowała go powstrzymać. Gdy Ellie się obudziła, Joel okłamał ją w kwestii Świetlików. Powiedział, że przestały one szukać lekarstwa, a odpornych było więcej. Ta poprosiła go, by przysiągł, że wszystko, co powiedział, jest prawdą. Joel tak też zrobił. Dalszą historię Ellie oraz Joela poznamy w drugiej odsłonie The Last of Us. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!